Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy, znaki wodne, rak, skorpion, ryby od 17 do 23 października. Zaczynamy karty tarota Lenormand. Dobrze, moi drodzy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam wszystkich oglądających i zaczynamy. Ja tylko przypomnę, do kart 17-23 października. Rak. Dobrze. Czwórka kielichów, czwórka mieczy, dziewiątka kielichów, tutaj przybliżę. Dziesiątka buław, król buław, siódemka buław i dziesiątka mieczy. O, u raka tutaj, moi drodzy, w tym tygodniu idą zmiany. Poniedziałek, zaraz dojdziemy do wszystkiego. Poniedziałek, no tutaj trochę smutno. Rak nie widzi dla siebie możliwości. Może być, moi drodzy, taka nostalgia, rutyna może w życie się wkraść, przepraszam, w wasze prywatne sprawy. Coś trzeba będzie sobie odpocząć, mi się wydaje, w tym tygodniu. We wtorek też jest przeczekanie. Działacie z uśpienia. Nie śpieszcie się we wtorek. Jeśli potrzebujecie wziąć ten dzień wolny, to weźcie, odpocznijcie, bo tu rzeczywiście widać, że rak potrzebuje odpoczynku. Mogą boleć plecy. Ja zdrowie za chwilkę tutaj opowiem, zrobię na końcu sprawy zdrowotne. Także poniedziałek i wtorek, te dwie czwóreczki wróżą odpoczynek, tak? Środa, kochani, dziewiątka kielichów, no tu podniesiecie się, nie wiem, czy będziecie sobie coś fajnego gotować, czy będziecie gdzieś wyjeżdżać razem. Razem mówię, bo tutaj jest parę osób, restauracja może, dobra kolacja, dobry obiad, spędzenie czasu ze znajomymi i wspólne takie biesiadowanie. Oczywiście tutaj jest radość, zadowolenie w tą środę. W czwartek znowu jest dziesiątka buław, czas zakończeń pewnych spraw. Trzeba zorganizować się, będzie przeciążenie, ale oczywiście jeśli się zorganizujemy, to załatwimy te sprawy, które mamy do załatwienia, kończymy pewne zlecenia, zadania. No i oczywiście dajemy radę w ten czwartek, bo musimy, tak? W piątek, kochani, król buław, sympatycznie, ktoś tutaj może nas odwiedzać, działanie jest, albo my gdzieś wyruszamy, działanie jest takiej pomocy, chęci pomocy. Tu oczywiście może być romantycznie, bardzo, na przykład, jeśli jesteście osobami szukającymi miłości, to może być randkowanie, spotkania jakieś, no, niektórzy mogą uprawiać jakieś sporty, być zadowoleni, tak, tutaj z życia, bo tu jest dobra zmiana, chęć pomocy, chęć działania. Król buław jest z żywiołów, tak, ognia, dynamicznie. W sobotę znowu jest taka blokada lekka, liczymy bardziej na siebie jak na kogoś, trzeba będzie pewne rzeczy zrobić, ale też możecie być niedoceniani i oceniani przez kogoś. No i niedziela, czas odpoczynku, też uważałabym na wszelkiego rodzaju zaczepki i kłótnie, ale zdrowotnie, kochani, tu może być słabsza energia. Ogólnie w tym tygodniu jest słabsza energia, po tych dwóch dziesiątkach już widzę, dziesiątka buław i mieczy. Mogą być jakieś przypadłości zdrowotne, plecy, tutaj czwórka mieczy, korzonki, jelita, układ troszeczkę pokarmowy, także uważajcie na siebie. No ale zobaczmy, moi drodzy, karty Lenormand, co nam powiedzą, co nam podsumują tutaj. Moi kochani, nie będzie tak źle. Zobaczcie, tutaj tarot mówi nam o przeciążeniach zdrowotnych. No ale wiadomo, plecy nas bolą i też idziemy do pracy, moi kochani. Tutaj szykuje się podróż, zmiany i gwiazda.
Cośkolwiek, jeśli będzie Wam dolegać, wyleczycie się, ale też uważajcie na siebie w podróży bardzo mocno. Także moi kochani, no tutaj niespodzianka od Lenormand, bo jest to spełnienie, jest karta gwiazdy, wyleczenie, moi drodzy, ale też spełnianie swoich marzeń. Będzie dobrze. Ja Wam dziękuję za uwagę i teraz przechodzimy do Skorpiona. No zobaczymy, co tam u tego Skorpiona będzie od 17 października do 23 października. Dobra. Tarot. Skorpion. 17-23. No tutaj nam już wypadły karty. Dwie. Dwójka kielichów, kochani, wypadła i król monet. Proszę, proszę. Słońce u skorpiona. Rydwan. No ale tutaj wieża troszkę w piątek. Co tam? Ósemka mieczy i rycerz buław. Raczej tydzień tutaj zapowiada się bardzo dobrze. Oczywiście dwójka kielichów, dopasowanie, dogadanie się, porozumienie w poniedziałek i to super. Dużo takich rozmów może być romantycznie i wspaniale. Dwójka kielichów to jest miłość, szansa na zakochanie się i wszystko idzie po naszej myśli. We wtorek król denarów, moi drodzy, wtorek też dobry status finansowy. Finanse do nas przychodzą, jesteśmy zadowoleni, bo tutaj naprawdę coś się polepsza, tak, w tej materii. Niespodziewane jakieś, moi drodzy, propozycje zawodowe, bardzo dobrze. W środę to już w ogóle jest komfort, radość, szczęście, otrzymanie od losu tego, czego potrzeba Wam w tej chwili. Możecie planować urlopy, być szczęśliwymi, ponieważ dobre wiadomości przychodzą do Was. Dużo szczęścia dla Was w środę. Moi kochani, może też dowiecie się o jakichś finansach ciekawych w środę. No są pozytywne informacje, że komuś się dziecko urodziło, że ktoś jest szczęśliwy, że Wy jesteście przede wszystkim w strefie komfortu, macie to zadowolenie życiowe. W czwartek rydwan sprawy bierzecie w swoje ręce, podróż, ale trzeba uważać w podróży, aby się nie popsuł jakiś samochód, aby tutaj, moi kochani, nie zapłacić mandatu. Także podróż, uwaga. To jest podróż lokalna, kochani, do 100-200 km, może troszkę więcej, ale w czwartek uważajcie za kierownicą, naprawdę. W piątek też jest zmiana. Bo tutaj może coś planujecie, a nie dojdzie do skutku. Aby coś się nie popsuło z internetem, z elektrycznością w domu, z prądem. Także też tutaj taka uwaga na piątek. Sobotę, no jesteście trochę tacy zastraszeni, obawiacie się czegoś, że coś nie wyjdzie, też możecie czegoś szukać, na przykład w internecie, możecie być troszeczkę zamknięci w sobie, tak? No tutaj jest troszkę takich obaw co do przyszłości. Ale już w niedzielę rycerz buław, jest bardzo dobra energia, bo na pewno wyjdziecie z domu, gdzieś pojedziecie, coś zobaczyć, coś kupić, coś sprzedać, dużo wiadomości koło Was, ludzi. Skorpion będzie zadowolony w swoim żywiole na pewno. No jedynie tutaj ta wieża, która mówi, żeby uważać w podróży na ten tydzień dla Was, kochani. Uważajcie na kręgosłup, uważajcie na kości, kręgosłup szyjny, może będziecie źle siedzieć, też za kierownicą. Powtarzam raz jeszcze, uwaga. Tutaj oczywiście, moi drodzy, podwójne narządy, ale też dbajcie o swoje serduszko, dotleniajcie się. No i oczywiście kolana mogą boleć, trochę kości stawy. No i na odporność, tak wiadomo, trzeba uważać, brać suplementy. Oczywiście. I karty Lenormand dla Was. Kotwica, znak szczęścia i sukcesu, kochani. Coś się wyjaśni w tym tygodniu.
coś ważnego związanego z dzieckiem, z młodą osobą. Na nowo spojrzycie na pewne sprawy. Także tutaj Skorpion, fajny tydzień. Pozdrawiam, kochani. Bardzo serdecznie, dobry czas. I to jest najważniejsze. I ryby od 17 do 23 października. Co u Was, kochani? Karta Maga, Księżyca, czwórka denarów, świat, pustelnik, szóstka buław, no proszę. I ostatnia karta, Rycerz Mieczy. Też dobry tydzień. Poniedziałek, mak, kreatywnie działacie, jesteście zadowoleni, ponieważ zaczyna się coś nowego w waszym życiu i to jest bardzo dobre. Oczywiście, kochani, tutaj też różne rzeczy mogą się wyjaśniać. Szczególnie tutaj koło wtorku mamy księżyc, we wtorek wyjaśnia się pewna sprawa. Też uważajcie, bo tu będzie dużo zamieszania, powroty jakichś osób, powroty spraw życiowych, to co było, to powraca. Ktoś fałszywy może też być we wtorek u Was, pojawić się. Środa bez zmian, chęć oszczędzenia finansów. No tutaj, jeśli coś planujecie, to będzie tak z planem, bez spontaniczności, wszystko na odpowiednią godzinę i czas. No też, kochani, macie chęć. Tutaj możecie być przez kogoś podglądani, ktoś może trochę was z ukrycia podglądać, trochę wam zazdrościć. No i oczywiście tutaj, moi kochani, taka rutyna przede wszystkim. W czwartek sukces, świat, karta związana z internetem, ale też możliwe, że będziecie mieli wiadomości ze świata bądź też wyjazdy. Także czwartek, bardzo dobry dzień. Wszystko idzie po waszej myśli, jeśli jesteście otwarci na ten świat. Oczywiście. W piątek pustelnik. No, coś sobie poczytacie, trochę blokady, może z kimś starszym porozmawiacie. Czas zrobienia takiego porządku ze swoją duszą. Moi drodzy, w piątek pustelnik, a w szóstka buław w sobotę gdzieś wyruszacie i jest bardzo dużo dobrych informacji koło Was i pochwał. Bardzo dobry czas, te informacje idą z różnych miejsc i jesteście zadowoleni, spełnieni życiowo. To jest takie zwycięstwo nad życiem. Jest to szczęście w Was. I niedziela, Rycerz Mieczy. No tutaj ktoś może być bardziej chaotyczny, kłopotliwy w niedzielę i może Wam tutaj troszkę utrudnić życie, ale oczywiście poradzicie sobie z tym wszystkim na pewno. Też może ktoś tutaj oczekiwać, moi drodzy, na jakieś pismo, coś przygotowywać do urzędu. Także tutaj jest, moi drodzy, troszeczkę pracy w niedzielę również. Ale może być trochę zamieszania, nerwowości przy tym rycerzu mieczy. W zdrowiu oczy, uszy, no uważajcie, moi drodzy, na powracające jakieś wirusy, bakterie, szczególnie przy gardle, gardło zagrożone. No oczywiście głównie to chodzi tutaj o przeziębienia. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Nie będę mówiła wszystkich aspektów zdrowotnych, bo to nie ma sensu. Główne takie, które mogą po prostu zagrażać. Karty Lenormand mówią nam o jakichś propozycjach finansowych, ale też i o stratach. Uważajcie przy podpisywaniu dokumentów, przy rozmowach o finansach, bo mogą być straty. Ktoś może chcieć Was wykorzystać finansowo w tym tygodniu. Także, drogie ryby, na to uważamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję, kochani, za uwagę.